Witam i pozdrawiam wszystkich słuchających i zapraszam na kolejną lekcję języka angielskiego. Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją lekcji poprzedniej, lekcji numer 38, więc jeśli jej nie przerobiliście, to bardzo gorąco polecam ją przerobić. Jak pamiętacie, spotkaliście się z koleżanką ze studiów Anną i prowadziliście mini dialog. Dzisiejsza lekcja będzie polegała na tym, że Anna do Was zadzwoni, Wy wyobrażacie sobie, że ten telefon odbieracie i odpowiadacie na pytania Anny. Anna będzie próbowała ustalić datę, kiedy możecie się spotkać. Będzie się chciała z Tobą umówić na nadchodzącą sobotę. Na co Ty spojrzysz się w swój kalendarz i odpowiesz, że nie, ponieważ masz urodziny wujka Marka. Dlatego też będziesz musiała lub musiał odmówić spotkania się w sobotę ze względu na urodziny wujka. Anna każe Ci pozdrowić wujka i spyta się, kiedy będziesz miał lub miała czas oraz co masz ochotę robić. Twoim zadaniem jest teraz zaproponowanie daty. Anna sprawdzi tę datę i potwierdzi, czy ta data jej pasuje. Spyta się też Ciebie, jaki jest plan na dany dzień, a Ty musisz zaproponować jakąś aktywność. Powyżej masz przykłady: restaurant, cinema, swimming pool, pub, walk in the park, ale możesz wymyślić też i swoje przykłady. Musisz wziąć pod uwagę, że Twoja propozycja nie od razu musi spodobać się Annie i być może będziesz musiał lub musiała zaproponować coś innego. Po ustaleniu, co będziecie robić w trakcie spotkania, Anna spyta się, o której godzinie się widzicie. Na co Ty oczywiście musisz odpowiedzieć. Dzisiejsza lekcja, choć jest bardzo podobna i jest wręcz kontynuacją lekcji poprzedniej, będzie się różniła tym, że dzisiaj nie będziecie widzieć już slajdów, tylko będziecie słyszeć to, co mówi Anna, więc ze słuchu będziecie musieli odpowiedzieć na jej pytania i prowadzić z nią dialog. W razie potrzeby przewińcie nagranie jeszcze raz i zróbcie notatki odnośnie dnia, kiedy Anna Wam proponuje spotkanie, powodu odmowy, czyli 60. urodziny wujka oraz zaproponujcie sobie w głowie, tudzież na kartce, datę, kiedy chcecie się spotkać z Anną, godzinę oraz co planujecie robić w czasie spotkania. Posiadanie takich faktów może ułatwić Wam prowadzenie symulacji dialogu z Anną. W momencie, kiedy czujecie się gotowi, zapraszam do przejścia do dzisiejszego ćwiczenia. Hi, it's me, Anna. We bumped into each other in London last week. How are you doing? I'm good, thanks. I was wondering if you are free this weekend. I'm having a barbecue this Saturday. Oh, that's wonderful. Send him my regards. In that case, maybe you can tell me when you are available to meet. We could go out, grab a lunch or dinner. What do you think? Let me check. Yeah, that's fine with me. So, what's the plan? What do you feel like doing? I'm not sure. Could we do something else? Sounds wonderful. I would love to. What time should we meet? I will pick you up then. I can't wait.
We are going to have a great time. Speak to you later. Bye. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze lekcje. Mam nadzieję, że ten format Wam się podobał. Ciekawa jestem, czy ćwiczenie było dla Was trudne, czy wręcz przeciwnie i poradziliście sobie z nim bez trudu. Jak zawsze czekam na Wasze maile oraz na komentarze. A w międzyczasie gorąco pozdrawiam i zachęcam do zostawiania łapek w górę oraz do subskrybowania do mojego kanału.